Witam serdecznie, Ryszard Dudkiewicz z tej strony. Zajmuję się nauką języka niderlandzkiego w Holandii i chciałbym zadać Ci pytanie. Ile czasu potrzebujesz, aby mówić po niderlandzku przez jedną minutę na określony temat? Masz minutę czasu, aby się zastanowić. Tak długo oczywiście nie będziemy czekali. Chciałbym przedstawić Ci moją metodę. Metoda, która jest bardzo prosta i bardzo skuteczna. Lekcje są w postaci filmu. Wyobraź sobie, że siedzisz naprzeciwko mnie. Ja Ci tę lekcję przekazuję. A co przekazuję? Zaraz Ci powiem. Lekcje mają pewien schemat, czyli mamy określony schemat, według którego postępujemy. Lekcji tych nie musisz przygotowywać, wszystko jest dla Ciebie przygotowane. Co jest tylko najważniejsze? Ty mówisz na tych lekcjach o sobie. Ty wiesz, co masz powiedzieć. Jest ta logika, której brakuje, jeżeli mówimy o kimś innym, czy coś opowiadamy o czymś. Mówimy w tym przypadku o sobie. Jak widzimy, zaczynamy od lekcji pierwszej, przedstawiamy się. Tych słów nie jest dużo, ale my możemy już bardzo dużo powiedzieć. Jak się nazywamy, imię, nazwisko, gdzie mieszkamy. Ja może podam na przykładzie Pawła, jak ta lekcja wygląda. I na podstawie przykładu Pawła, ty sam przygotowujesz swoją sytuację, jaka jest. Widzimy, że Paweł mieszka w Arnhem, pracuje w Lidl, nie jest żonaty, że ma dzieci, nie ma syna, ma dwie córki. To wszystko możemy już powiedzieć o sobie. I na podstawie już tego pierwszego tekstu wyjaśniam, jak buduje się zdania, jak buduje się zaprzeczenia. Co możemy już o sobie powiedzieć, jakim językiem rozmawiamy. Najczęściej używane pytania w tym, czy zdania w tym temacie. Ale to nie wszystko. Możemy to przeczytać, zobaczyć, pomyśleć, wiemy. Ja Ci powiem, że to nie jest takie łatwe. Za moment ja przerabiam z Tobą kolejne słowa, czy my jeszcze raz je czytamy, poprawnie czytamy, bo to jest niesamowicie ważne. Możemy mieć książkę, możemy mieć jakieś PDF czy lekcje, ale jak tego nie usłyszymy, to my tego nie zapamiętamy. Stąd ważne jest to, że ja to Ci czytam. Ja to z Tobą omawiam, niuanse wymowy czy gramatyki, żebyś dokładnie wiedział, co masz wiedzieć, najważniejsze. Ale to nie jest wszystko. Jak widzisz, mamy kolejność, czyli już wiesz to, co masz mówić. Masz imię, nazwisko, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, czy jesteś żonaty, dzieci, czy masz syna, córkę, samochód, brata, czyli to wszystko, nawet psa czy ogród, to wszystko możesz już powiedzieć. I próbujesz powiedzieć. Ja daję Ci czas, żebyś mógł to powiedzieć, spróbować. Przykład masz u góry, tylko że wtedy jest to Twój przykład, który za chwilę omówię, na czym on polega. Tutaj w tej chwili przygotowujesz sobie już sam na podstawie tego przykładu Pawła Twoją własną sytuację, żeby to już móc powiedzieć. Wystarczy tylko wstawić odpowiednie słowa, które w Twoim przypadku są aktualne i masz już gotowe opowiadanie o sobie. I co jest ważne, próbujesz to samo powiedzieć znowu, ale już nie patrząc na tekst. Ty wiesz, co masz mówić. Ty wiesz, jak się nazywasz, jak masz na imię, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, co masz, czy jesteś żonaty, czy masz dzieci, czy masz rodzeństwo, czy masz samochód, czy masz rower. To wszystko możesz już wymienić. Albo masz, albo nie masz. Ja Ci tłumaczę, jakie są zasady gramatyczne, żebyś już tą podstawę znał. I jest bardzo fajnie. Mówisz również poprawnie. Ale to nie wszystko. Tak samo jak w rozmowach, my nie mówimy cały czas o sobie, ale musimy również zadawać pytania. I to jest ten drugi moment. Czyli już w tej chwili, na podstawie tego, co Ty napisałeś, na podstawie tego przykładu Pawła, już próbujemy zadawać pierwsze pytania. Tu wyjaśniam, jak się je tworzy. Na co musimy zwracać uwagę. Jak widzimy, to wszystko jest przygotowane i prawie standardowe. Czyli huhejdzie, bardzo się fornam, warwołnie. Ja to razem z Tobą czytam. Ty to powtarzasz. My to razem przerabiamy. Ja wyjaśniam zasady, kiedy się tworzy, jak się buduje zdania. Na przykład mamy przykład ik heb een broer. Dlaczego to zdanie się tworzy? Czyli zawsze jest osoba, czasownik. I później jest ten rodzajnik nieokreślony en, że mamy brata. Czy gdy nie mamy, używamy słówka heen. Że tu nie ma tej logiki. My mówimy od razu, że nie mamy. Oni mówią, że ja mam nie brata. Ale to są już szczegóły, które
wyjaśniam już w trakcie lekcji. Czyli możemy już o sobie coś powiedzieć, możemy w drugiej opcji pytać się naszego rozmówcy już. Te wszystkie pytania możemy już naszemu rozmówcy zadawać. I co robimy? Oczywiście używamy tych samych słów, jakie już użyliśmy na początku i próbujemy zadawać pytania. Was ist Ihr Vorname? Was ist Ihr Achternamen? Wer wohnt ihr? Wer werkt ihr? I to ja cały czas z tobą przerabiam. To jest lekcja na zasadzie takiej, że ja dokładnie mówię, co w tej chwili masz mówić i co masz powiedzieć i ty próbujesz to powiedzieć. Jeżeli nie jesteś w stanie, cofasz się do tyłu, czy na początek próbujesz jeszcze raz. Chodzi właśnie o to, żeby tą lekcję dobrze przerobić, zapamiętać. Tych słów nie jest dużo, jak widzisz, a możemy wspaniałe rzeczy zapamiętać. I co jest ważne, ja nie wyjaśniam zbyt dużo opcji gramatycznych. Ty uczysz się już gotowych schematów, gotowych zdań, pytań, zaprzeczeń i to później pomaga, aby tą gramatykę łatwiej poznawać. Ta gramatyka jest również w postaci filmów na mojej stronie. To wszystko możesz później samemu w własnym tempie już przerabiać, ale mi chodzi głównie o to, abyś mówił. Jeżeli tu jesteś w stanie te pytania zadać, to ty wiesz, że ty to wiesz. Bo mówisz, wiadomo co chcesz, co masz powiedzieć, czyli jak się kto nazywa, gdzie mieszka, czy jest żonaty, czy ma dzieci, czy ma syna, czy ma samochód, czy mówi, czy ma ogród, czy ma psa. Czy mówi po niderlandzku albo po angielsku. I to jest ta fajna metoda. Ale to nie wszystko jeszcze. Przychodzi taki moment, że musisz tylko widzieć tą tabelkę i to samo powiedzieć. Bo jak coś widzimy, to my to powiemy. Jak tego już nie widzimy, ale w naszych myślach wiemy, co mamy mówić, czyli co mamy się pytać. I w ten sposób uczymy się jak gdyby podstaw rozmowy, konwersacji. Na tej podstawie przygotowane są następne lekcje. Mamy 5 tematów. Przedstawiamy się, wizyta u lekarza, mówimy o pracy, idziemy na zakupy, jedzenie, napoje. To jest ten pierwszy taki etap, pierwszy moment, aby znać te podstawy języka. I to nam daje pewną satysfakcję, że już potrafimy coś powiedzieć, że nie uczymy się miesiącami i nagle na pytanie gubimy się wtedy. To jest taki trening konwersacji, podobnie jak trening egzaminu, że my się do tego przygotowujemy. Minuta nie jest dużo, ale jak mówię, uczy się podstawowych zwrotów, gdzie można powiedzieć 100 rzeczy, które mamy, albo których nie mamy. Znając pytanie Hebe en Zoon albo Hebe en Dochter, pytamy się wtedy, jak ma na imię twoja córka, albo gdzie mieszka twoja córka, albo czy jest mężatką. Opcji jest dużo. To jest tylko przykład. Ten film jest już gotowy. Te filmy są już gotowe. Także oprócz tego kursu, który jest jak gdyby podstawą do tego, bo jak mówię, ważne jest to, żeby również pisać, czytać, słuchać, bo to jest najważniejsze. Ważne jest to, żebyś, jak się czegoś uczy, żebyś to również słyszał, żebyś to mógł poprawnie wypowiedzieć, bo często mówimy huhetje, platzwan hate, albo pytamy chytrały, są takie trudne słowa, które nie zawsze łatwo wypowiedzieć, a ty już, ja cię nie koryguję, ale ty słyszysz od razu poprawną wymowę. I wtedy łatwiej powtórzyć, jak już coś poprawnie słyszysz. Gdyby to było tylko napisane, to byś tylko patrzył i byś te błędy popełniał. Bo ja bardzo często poprawiam i mogę poprawiać 100 razy, ale my tego nie zapamiętamy tak łatwo, bo musimy, kosztuje nas to dużo czasu. A tu już masz w jednej lekcji, masz najważniejsze elementy, z którymi możesz się zapoznać. Za dużo nie będę już mówił. Zapraszam cię na kurs, na kolejne lekcje. Również na poziomie A1, A2. I jak mówiłem, mówisz o sobie. Również o swojej pracy. Mówisz o tym, o zakupach. Jak ty robisz zakupy. Mówisz też o jedzeniu i piciu. Jak się zachowywać. Jak poprosić. Co lubisz, czego nie lubisz. Tych opcji jest dużo, ale trzymajmy się tematu. Jak mówię, jeden temat i jedna lekcja. I po tej lekcji masz tylko jedną minutę. Przez tą minutę opowiadasz o sobie. I kolejną minutę pytasz się. Twojego rozmówcy, na podstawie pytań, które również się nauczyłeś. To może na początek. Zapraszam na kurs, zapraszam również na webinary, bo wiadomo, trzeba również kogoś zapytać się, czy upewnić się. I to jest właśnie zadanie webinarów, na których możesz brać udział. Mam grupę na Facebooku, Akademia po Niderlandzku i tam właśnie są wszelkie informacje na temat webinarów i spotkań, na których możesz brać udział. Dziękuję bardzo w takim razie. Masz jeszcze minutę, żeby pomyśleć, jak ty się chciałbyś uczyć tą minutę. Ale jak mówię, wszystko jest już przygotowane.
Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia na jednym z webinarów. Noch ein feiner Dach.